Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz. W tej części kursu w zasadzie zajmiemy się czymś, co można nazwać zastosowaniami. Chciałem pokazać, jak można potekturować bombki, które modelowałem w innym odcinku. No i to teksturowanie będzie obejmowało mapowanie UV, malowanie tej mapy UV, ewentualnie jakieś później tworzenie w Cyclers odpowiedniego materiału, który pozwala takiej bombce wyglądać ładnie. No więc to, co chciałem pokazać, to jest rzeczy, które sprowadzają się do zrobienia na przykład takiego ładnego bałwanka, który udaje, czy też naśladuje zwykłą bombkę choinkową, którą być może ktoś z Was będzie chciał nawet na choince zawiesić. Oczywiście wcześniej wymodelowanej w Blenderze. Tak więc przejdźmy może do rzeczy. Mam przygotowanego takiego bałwanka wczytanego z pliku. Ten bałwanek to jest ten model, który mieliśmy poprzednio, który być może nawet udostępnię na sieci. I tego bałwanka teraz trzeba poteksturować. Samo modelowanie jest oczywiście zabawną czynnością, przyjemną, natomiast jak chodzi o teksturowanie, to żarty się kończą i poziom trudności jakby do kończenia takiego zadania rośnie. Oczywiście osoby, które znają Blendera, są zaawansowane w nim, popatrzą z politowani i powiedzą, że no Boże, co za prosty bałwanek, o czym mówimy, ale ten tutorial kieruje głównie do osób początkujących i takich, które chciałyby się podciągnąć z takiego modelowania UV. No więc, żeby pomalować takiego bałwanka, trzeba go na początku rozwinąć. To znaczy trzeba rozwinąć jego siatkę, którą mamy tutaj, na płaską powierzchnię i wykorzystać mapowanie UV do określenia współrzędnych tekstury, którą będę później chciał tutaj precyzyjnie pomalować. Aby takiego bałwanka rozwinąć w mapowaniu UV, mamy dostępnych cały szereg różnych opcji. Więc podzielę sobie ekran na pół. W dolnej części wcisnę Shift F10, aby można było przełączyć się do widoku UV, a w oknie 3D włączę jeszcze skrypt, który będzie wyświetlał wciskane klawisze. Czasami o tym zapominam. No i teraz tak, jeżeli rozwinę przez UV, naciskając klawisz U, siatkę tego bałwanka, to dostanę oczywiście wszędzie kwadraty, co oznacza, że topologia tego bałwanka jest całkiem niezła. Nie ma tutaj nigdzie trójkątów, to już jest dobry znak. Mogę tego bałwanka rozwinąć, wykorzystując tak zwany Smart UV Project, dzięki czemu 66 jest tutaj standardową wartością, troszeczkę kombinowałem, więc zmieniłem, ustawię tylko margines na 0,6, dzięki czemu po takim rozwinięciu dostanę siatkę bałwanka porozcinaną na no, mniej lub bardziej losowe fragmenty. Mogę teraz po rozwinięciu, tuż po tym rozwinięciu, kontrolować kąty, które używane są podczas rozwijania, no i uzyskać jakieś takie mniej lub bardziej sensownie wyglądające pocięcia. Niemniej jednak ta siatka jest dosyć chaotyczna tutaj, zawiera jakieś takie dziwne wstawki z wielokątów czy też z rombów, no i Blender tak naprawdę nie rozcina tego w zadowalający dla nas sposób. Dlatego zrobimy sobie rozcinanie ręczne. Nie można za pomocą tego Smart UV Project uzyskać jakiejś sensownie pociętej siatki na ładne grupy, więc zrobimy to po prostu sami. No i teraz tak, aby taką siatkę rozciąć, możemy zaznaczyć tak po prostu kilka krawędzi, które są gdzieś tutaj. Weźmy sobie na przykład jakąś, może zróbmy tak, zaznaczmy tę rękę i wzdłuż tej ręki potniemy bałwaniszcze na części. O, w ten sposób. Tu oczywiście też będzie trzeba zaznaczyć. Tutaj mamy taki dziwny punkt, nad którym jeszcze się zastanowimy przez chwilkę. O, i teraz naciskam Ctrl-E, Mark Seam i mam zaznaczone krawędzie. Jeżeli w tym momencie zrobiłbym rozwinięcie UV poprzez Unwrap, to dostałbym siatkę, która wygląda dość fatalnie, bo w taki sposób. To, co mi chodzi teraz, to rozciąć tego bałwanka na pół chociażby, po to, aby uzyskać jakieś ładne odseparowanie poszczególnych fragmentów. Możemy odciąć mu na przykład głowę, czyste barbarzyństwo z naszej strony. Unwrap, tutaj jest jego głowa. Widać, że tu w środku są jeszcze takie bardzo ściśnięte ściany. Te ściany pochodzą z tego grzybka, który tu na górze jest, więc można byłoby tego grzybka również rozciąć. Więc zaznaczam jeszcze dodatkowo na przykład tego typu krawędzie. O, takie dodatkowe cięcie spowoduje, że rozetnie nam się również ten walec tutaj. No i dzięki temu uzyskamy bardziej wygładzoną siatkę. Widać, że tutaj są nadal deformacje. Można byłoby jeszcze odciąć. Myślę, że niektóre z tych krawędzi, tutaj mi się zaznaczyło za dużo, nie, jest w porządku, więc odetnę jeszcze tę krawędź, tę, no i skoro już zaznaczyłem wszystkie, to niech wszystkie się odetną, no najwyżej się nam troszeczkę inaczej rozwinie ta siatka. Dobra, unwrap, już teraz mam, ok. Rozwinięty jest ten kawałeczek odcięty, może sobie nawet w ten sposób leżeć. Także górną część mam załatwioną dzięki temu, że odcięliśmy głowę. Teraz dobrze byłoby samego bałwanka przeciąć delikatnie na pół i można zrobić na przykład wzdłuż tej krawędzi, która generuje taką naturalną pętlę. Nie mogę zaznaczyć jej w całości naraz, ponieważ dochodzi do skrzyżowań, w których jest więcej niż 4 krawędzie. Wierzchołki tutaj są połączone w taki dziwny sposób z tymi rąbami. No i Blender zatrzymuje po prostu zaznaczanie według pętli, ale nie szkodzi. Znowuż rozcinamy,
Przy okazji chciałem powiedzieć, że to mapowanie UV, które tutaj robimy, nie musi być super precyzyjne, nie musi być symetryczne. Zresztą sama siatka tutaj nie jest zbyt symetryczna. No i nie musi być symetryczna, dlatego że będziemy później malowali to pędzlem, a pędzel jest niewrażliwy na jakieś takie drobne zakłócenia ciągłości tej siatki. Chciałem teraz wybrać miejsce, na którym można byłoby wziąć i rozciąć jeszcze ten dół tutaj, ponieważ on się tak dziwnie tutaj ścisnął, spłaszczył, a to nie będzie dobre przy mapowaniu, więc popatrzmy sobie, w którym miejscu można byłoby takie cięcie wykonać. Oczywiście najlepsze miejsce do cięcia, tak mi się przynajmniej wydaje, byłoby w tej osi, którą już zacząłem rozcinać wcześniej. W związku z tym poprawmy sobie troszkę siatkę. Te dwa wierzchołki, które są tutaj, połączę, usuwając w efekcie ten rąb, który jest pomiędzy nimi. Jest to oczywiście modyfikacja siatki w trakcie mapowania UV, co nie jest zalecaną techniką, ale tutaj nie będziemy z tego strzelać, więc nie mam zamiaru się przejmować teorią i szczegółami. Więc naciskam Alt-M, biorę kolaps i jak widać nie działa mi ten kolaps. Nie wiem dlaczego, być może dlatego, że już zaczęliśmy robić coś z siatką UV, ale to jest tylko domysł, więc zrobię inaczej. Nacisnę S, a później 0. W tym momencie oczywiście, proszę się nie bać, te dwa wierzchołki nałożyły się na siebie. W porządku, na razie niech tak będzie. Teraz wezmę sobie po drugiej stronie znowu takie same dwa wierzchołki. S, 0, są idealnie na siebie nałożone. No i teraz zaznaczę wszystko i wezmę Remove Doubles. Powoduje to usunięcie tych dwóch wierzchołków, które się na siebie nakładały i dostaję ładną siatkę. Teraz mogę kontynuować zaznaczanie. Jadąc w dół, jak widać, doszedłem aż do tego miejsca. Myślę, że można byłoby to miejsce zostawić tak, jak jest. I teraz z drugiej strony zrobimy dokładnie to samo. Zaznaczę tutaj krawędzie, Ctrl E, Mark Seam i mam zaznaczone rozcięcia. Myślę, że gdyby tak tą dolną część bałwanka rozciąć, to ona by się już nieźle rozwinęła. Proszę bardzo, mam tutaj rozcięcie, które wygląda całkiem nieźle. Mam prawie wszędzie zbliżoną powierzchnię wszystkich ścian. Są tutaj tylko troszeczkę mocno pościskane. Przypuszczam, że to jest nos tego bałwanka. Nohal mógłby zostać troszeczkę przez nas powiększony, ale to nie ma takiego znaczenia. Myślę, że nosek będziemy mogli pomalować jakimkolwiek różowym kolorem i wystarczy. No i teraz tak, ta siatka jest rozwinięta. Chciałbym, aby te elementy poszczególne, które tutaj mam po rozwinięciu, były od siebie w pewien sposób oddalone. W związku z tym naciskam Ctrl-P, aby zrobić taką operację jak pakowanie wysp. Jest to opcja, która znajduje się tutaj, Pack Islands. I po Ctrl-P mam od razu dostępne w oknie 3D w narzędziach takie coś jak margin, czyli margines. Tym marginesem mogę zwiększać lub zmniejszać odstępy pomiędzy poszczególnymi elementami mojej rozciętej siatki. To są tak zwane moje wyspy. Ustawię je w taki sposób i myślę, że to wystarczy. Więc tak wygląda moja siatka. To jest siatka rozwinięcia UV. Mogę teraz ten edytor zamknąć, nie będę już go teraz bardzo potrzebował. Jedyne co muszę jeszcze zrobić, to dodać obrazek, aby uzyskać coś w rodzaju tekstury, którą będę mógł za chwilkę malować. W związku z tym ten obrazek dodaję naciskając guzik New. Pozostawiam normalną wielkość 1024x1024. Mogę nazwać sobie ten obrazek na przykład bałwanek. Chciałem napisać przez ukreskowane, ale później może w komentarzach byście mi zarzucili, że nie wiem jak się pisze po polsku. I wybiorę sobie UV Grid. UV Grid wybiorę dlatego, aby zobaczyć, czy siatka rzeczywiście się mocno nie deformuje gdzieś tam. No i teraz już mam tą siatkę nałożoną na mój obiekt. Ale tej siatki jeszcze w oknie 3D nie widzę. W związku z tym przełączę się do zwykłego Blendera. Nie będę teraz pracował w Cycles, tylko w Blender Render. W Blender Render mam opcję dostępną po klawiszu N, która nazywa się Textured Solid. No ale żeby to działało, to muszę najpierw skontrolować, czy rzeczywiście ta tekstura się na bałwanka nałożyła. No i jak widać się nie nałożyła. Otóż nie nałożyła się dlatego, że jak wchodzę do trybu edycji, to w edytorze UV nie widzę swojej tekstury. Dlatego tę teksturę, którą przed chwilką zrobiłem, mogę wybrać z listy. No i wtedy dopiero mam teksturę dowiązaną do mojego bałwanka. Jeżeli robiąc tego typu pracę nie zobaczycie od razu tekstury w widoku 3D, podczas gdy mam w widoku Viewport Shading wybrane Solid, to trzeba pamiętać o tym, żeby włączyć sobie pewną opcję, która jest dostępna w narzędziach po prawej stronie. Ta opcja znajduje się w grupie opcji związanych z panelem Display i nazywa się Textured Solid. Jeżeli to jest wyłączone, to widzę tylko zwykły podgląd Solid i dopiero wygląd teksturowany włącza mi podgląd tekstury. Okay. Mam takie dwa jakby sposoby oglądania mojego materiału. Ja preferuję ten widok, w którym jestem w widoku solid po prostu i wtedy mam texture solid włączony. Wtedy mam takie normalne światło przez Blendera rysowane. No więc teraz tak. Teksturowanie tego bałwanka, jak widać, dało dość dobry efekt, dlatego że sensownie rozwinęła się siatka. Jedyna deformacja jest silna na nosie, który, jak mówiłem, pozostawiliśmy mocno rozciągnięty. To dlatego, że tam w tym rozwinięciu są bardzo małe ścianki. Ten nos, gdyby miał pokazać, on jest, zdaje się, tutaj, to nie to. Tutaj jest gdzieś ten nohal, zaraz popatrzymy, gdzie on jest po deformacjach jakby. Szukam go.
Tu jest ten nohal. Tutaj są bardzo małe ściany, co powoduje, że na każdej z takich ścian znajduje się zaledwie kilka pikseli. Te piksele są tak mocno rozciągnięte, że powodowana później przez nie, czy też liczona przez Blendera interpolacja rozciąga poszczególne granice między pikselami, no i powstają takie dziwne gradienty. To nie jest takie do końca dobre, więc chyba jednak będę musiał to zmienić. Dodajmy po prostu do tego nosa jeszcze jedno rozcięcie, więc zróbmy to tak. Zaznaczę ten wierzchołek, ten, ten i teraz tutaj polećmy sobie w ten sposób. To będzie krawędź, która jest naszym rozcięciem. I żeby jeszcze lepiej ten nohal rozciąć, zróbmy to o tak. No nie wiem, co wyjdzie, zobaczymy. Dajemy Mark Sim, zaznaczamy całość, Unwrap. No i teraz mamy troszeczkę lepszą sytuację, dlatego że tutaj pojawiło się więcej pikseli. Widać to po tym, że tutaj jest normalna siatka. Natomiast cała reszta siatki nie zdeformowała się zbytnio, więc można na razie to tak zostawić. Oczywiście jest tu pewne skręcenie, są jakieś takie przesunięcia na ukos, ale na to możemy nie zwracać uwagi, dlatego że będziemy za chwilkę całość malować. Zobaczę jeszcze, jak ta siatka wygląda tutaj. Jest całkiem nieźle, zachowane zostały spore wyspy pomiędzy poszczególnymi fragmentami. No i myślę, że tak można to zostawić. To nie jest idealne rozwinięcie, przepraszam, że puryści mogliby mi tutaj gonić, ale nie chodzi mi tutaj o jakąś super precyzję. I teraz przystępujemy do malowania. Mamy teksturę. Tekstura nie jest zapisana, ponieważ jest tutaj image z gwiazdką, ale zanim ją zapiszę, można byłoby ją pomalować. W związku z tym przechodzę do trybu Texture Paint. No i mam pędzel, który domyślnie jest pędzlem białym o sile 0,7, promień pędzla 35. Powiększę te może ustawienia, żeby było lepiej widać. O, teraz to są rzeczywiście powiększone. W porządku, i teraz możemy malować. Teraz jak maluję, to ta niewielka siła pędzla, te 0,7, powoduje, że widać pod spodem jeszcze siatkę. Więc musiałem jeszcze raz malować tą siatkę, później jeszcze raz i tak dalej. To jest bez sensu. W takim razie zwiększam siłę do 1, no i maluję. Teraz jak maluję, to oczywiście muszę odwrócić później bałwankę, malować z drugiej strony dookoła. Każde miejsce precyzyjnie. Jeżeli któreś pominę, to zostanie tam niedomalowany kawałeczek mesza, na przykład tak jak tutaj, w tym miejscu. Jest to niedoróbka. W związku z tym możemy pozbyć się takiego problemu. Tutaj też widać, że jakieś takie cienie się już pojawiły na skutek malowania. Więc możemy się tego pozbyć, wyłączając pewne opcje, które są tutaj domyślnie włączone. Wybieramy sobie Stroke, nie? Gdzieś tutaj są opcje. O tu, Project Paint i wyłączamy sobie Occlude, Cool i Normal. To powoduje, że jeżeli powiększę trochę pędzel i pomaluję z jednej strony mojego bałwanka, to on jest pomalowany również z drugiej strony. Jest to malowanie, które nie reaguje na powierzchnię, a maluje na wskroś wszystko, co tylko się nawinie. W związku z tym nie muszę się martwić o jakieś niedomalowane fragmenciki, ponieważ zapewnia mi jakby wyłączenie tych opcji, przenikanie przez całego mesza. Teraz bardzo szybko mogę całego bałwanka pomalować elegancko na biało. No i wtedy będzie on stworzony jakby ze śniegu. Ok? Maluję. I już mam całego na biało. Jest to bardzo szybki, prosty sposób. Oczywiście są również inne. I teraz tak. Chciałem, aby ten bałwanek miał kapelusz, który jest czarny, więc ustawię sobie teraz szybko kolor czarny i za jednym zamachem go pomaluję na czarno. Jest to dosyć nieprecyzyjne, więc widać, że sama głowa tego bałwanka zrobiła się taka troszeczkę ciemniejsza tutaj. No ale dobra, niech sobie taka będzie. Ten przyciemniony kolor tutaj mi odpowiada, bo sprawia wrażenie, że na głowę tego bałwanka pada jakiś cień. Co może nie jest do końca pożyteczne, ale niech sobie takie zostanie. Mógłbym także namalować teraz, zmieniając kolor pędzla na biały, jakiś delikatny połysk na tym jego hełmofonie, który tutaj ma. Na przykład jakąś taką cieniusieńką kreską, ale nie muszę tego robić. Proszę zobaczyć, że przy okazji na wskroś to malowanie nastąpiło. Natomiast teraz potrzebuję, i to jest rzecz, którą trzeba zrobić, potrzebuję pomalować tego bałwanka, no jakoś tak, żeby się wydawało, że on jest ubrany. Więc będzie to krzyżówka Mikołaja z bałwankiem, jeżeli dam mu na przykład taki czerwony kubraczek. No i teraz malowanie na czerwono takiego bałwanka jest oczywiście bardzo proste, bo wystarczy tylko, że wybiorę sobie czerwony kolor i mogę go malować. Natomiast będę miał problemy w tych miejscach, które dotyczą tutaj szyi. Szyja to jest coś, co pozwoli mi go pomalować mniej lub bardziej precyzyjnie. Niekoniecznie mi się to musi zawsze udać. W związku z tym istnieje jeszcze inny sposób na pomalowanie precyzyjnie pewnego zakresu mesza, który polega na tym, że na początku sobie tego mesza muszę zaznaczyć. Więc wróćmy na razie do koloru idealnie białego. Odwrócę jakby przez to te zmiany, które tu wprowadziłem, pomalujmy go na biało, żeby nie było tej czerwieni wprowadzonej przed chwilką. W porządku, wydaje się, że jest wszystko ładnie pomalowane. Wyłączę może jeszcze przy okazji siatkę, żeby nie przeszkadzało, oraz te dwie osie i wrzucę na pełen ekran. Dobrze, więc teraz tak, tu mamy wszystko w porządku. I teraz, żeby pomalować precyzyjnie tylko samo ubranko tego bałwanka, wejdę na chwilę do trybu edycji i zaznaczę te elementy siatki, które powinny być czerwone.
To zaznaczenie można zrobić w prosty sposób, używając jakiegoś takiego zaznaczania, na przykład kolistego. No, może przejdę do trybu ścian, to będzie szybciej. Zaznaczamy te ściany, które chcemy, aby były pomalowane na czerwono. Można to zrobić w ten sposób. Jest to dość szybka metoda, przynajmniej w przypadku tego modelu. Więc zaznaczam je tutaj. Tu będzie trzeba troszeczkę się pobawić bardziej z tymi nierównościami, które tam są. I teraz zobaczmy, jak to wygląda. Zaznaczam jeszcze te płaszczyzny. Tutaj również te będzie trzeba zaznaczyć, ponieważ bałwanek stoi na takim niby śniegu. Przypuszczam, że tą również. I tutaj kilka. Ok, myślę, że to wygląda w porządku. Jeszcze tą i tą. Dobra. Mam nadzieję, że zaznaczone są te, które są odpowiednie. Patrzę jeszcze tak pod kątem troszkę. Tak, tu wydaje się, że jest w porządku. Tutaj również. Dobrze to wygląda. Choć to, czy nie pominąłem żadnej ze ścian, która później będzie wymagała poprawek. No dobrze, mam wszystko zaznaczone tak jak trzeba. A więc mam zaznaczone te ściany w bałwanku, które chcę, aby były czerwone. W związku z tym przełączam się znowuż do trybu malowania. Wystarczy nacisnąć zwykły tab. Wybieram sobie kolor czerwony. No i teraz, gdybym malował, znowuż wszystko byłoby po staremu. Natomiast zrobię taką rzecz, że nacisnę na ten guzik, który tu mamy, z takim małym wzorkiem teksturowym. Jeżeli go włączę, w tym momencie zaznaczone poprzednio ściany nakładają mi maskę na mój model i teraz mogę spokojnie ten model malować, ale maska nie pozwoli mi wyjść poza zaznaczony poprzednio obszar. Dzięki temu mogę błyskawicznie pomalować wszystkie ściany na czerwono, korzystając z tego, że wyłączyłem okluzję. No i mam teraz po prostu łatwy dostęp do całości na przestrzał. To jest bałwanek ubrany, no powiedzmy sobie, w lateksowy, gumowy kombinezon. Przynajmniej tak teraz wygląda. Może to byłby jakiś taki, powiedzmy sobie, steampunkowy klimat bałwanka. No nie wiem, nie będę wnikał. Teraz możemy odhaczyć te opcje. No i teraz widać, że tutaj jest taka bardzo ostra krawędź, która w przypadku bombki niekoniecznie musi wyglądać naturalnie. W związku z tym mogę teraz zmniejszyć działanie mojego pędzla. W opcjach włączyć okluzję, normal, cool i tak dalej, żeby wszystko było po staremu. I teraz mogę zwyczajnie pociągnąć tutaj kolor tak, aby krawędź, która jest przy granicy barwy, była po prostu nierówna. Wprowadźmy trochę niedoskonałości, aby wydawało się, że ten bałwanek był malowany ręcznie przez na przykład jakieś głodujące chińskie dzieci albo kogoś takiego. Zobaczmy, tu będzie to w ten sposób zrobione. Oczywiście, jeżeli ktoś chce, może zostawić to wszystko bardzo ładnie wygładzone. Będzie to wyglądało trochę bardziej sztucznie, no ale o gustach się nie dyskutuje. Dobra, zostało to zrobione. No i teraz tak. Ponieważ ten bałwan jest teraz zakłuty po zęby, że tak powiem, w tym czerwonym materiale, dobrze byłoby jeszcze raz wybrać sobie kolor biały i namalować coś w rodzaju kołnierza lub też jakiegoś takiego rozpiętego przodu, który mógłby przypominać na przykład marynarka albo coś. A więc wybieram sobie biały kolor. Teraz bez najmniejszego strachu maluję jeszcze dodatkowo tutaj jakiś taki kombinezon, kołnierzyk. Widać, że pojawiły się tutaj jakieś takie artefakty czerwone, które mogą się brać na przykład ze złego rozwinięcia UV. Spróbuję się im przyjrzeć. Pod innym kątem się ładnie pomalowały. Teraz jeszcze raz ustawię bałwanko od przodu. Namaluję tutaj takie troszeczkę szersze rozpięcie, o takie. Żeby się wydawało, że on nosi ten czerwony strój, ale się rozpiął, bo było mu na przykład gorąco. Nie wiem, czy bałwanko może być gorąco, ale no powiedzmy sobie, że tak. Ktoś chciał zaprojektować bombkę. Dobra, to może wyglądać w ten sposób. Możemy namalować troszeczkę szersze to rozpięcie, bez obawy tutaj ciągnąc pędzlem, bo w razie potrzeby zawsze mamy kolor czerwony pod ręką i możemy zamalować ewentualne niedokładności. W porządku. Dobra, może to tak wyglądać. No i teraz tak, ponieważ bałwanek nie ma oczu, namalujmy teraz oczy. Wybieram sobie kolor czarny, zmniejszam wielkość pędzla, przybliżam się i zwyczajnie maluję tutaj czarne, piękne oczęta. Możemy nawet domalować cieniutką kreską rzęsy, ale to wtedy będzie bałwankowa, a nie bałwanek. A wolelibyśmy bałwanka samca, o ile tam jest coś takiego jak płeć, czy jakiekolwiek rozróżnienie. Dymorfizmu w każdym razie żadnego nie ma, przynajmniej nie widziałem wśród wszystkich bałwanków, które robiłem i które spotykałem po drodze. Dobra, dałem mu trochę czarnych zębów. Dziwne, że w przypadku bałwanków zęby czarne wyglądają ładniej niż białe, a to widać taka uroda. I dodamy mu jeszcze parę guzików, które są normalnie przez dzieci robione ze zwykłych kamyków czarnych, nazywanych węglem, ewentualnie znalezionych gdzieś w piwnicy. No i teraz będzie wyglądał tak, jakby zwyczajnie się rozpiął. Ostatni guzik zrobimy tutaj. Można oczywiście domalować inne rzeczy, można pomalować jego ręce na biało, aby się wydawało, że je wyciągnął na zewnątrz i tak dalej. Mamy tutaj mnóstwo różnych możliwości. Teraz wybiorę sobie jeszcze kolor taki lekko niebieski
i tym niebieskim kolorem podmaluję troszeczkę sam spód tego bałwanka, aby się wydawało, że stał na czymś, co jest lekko, zgrubnie niebieskawe. Ok, jakoś tak to zrobimy. Ze względu na rozwinięcie UV te kolory mi się tu wlewają w taki dziwny sposób, ale to może zostać tak. Damy tutaj trochę niebieskiego. O, jakoś tak. W porządku. Tak wygląda nasz bałwanek teraz. No i teraz, jeżeli ktoś chce, może tutaj jeszcze domalować na nim jakieś chmurki, jakieś, powiedzmy sobie, ozdóbki. To zależy, co kto lubi. Nie wiem, czy to jest warto robić. Możemy tutaj na przykład dodać jeszcze jakieś takie małe kłaczki śniegu, żeby się wydawał bardziej puszysty. To już zależy od osobistej inwencji wszystkich, którzy będą próbowali robić takie rzeczy. Myślę, że możecie spróbować, jeżeli z was naprawdę przyciśnie nuda świąteczna. Mnie wziął po prostu świąteczny nastrój i dlatego taki temat zaproponowałem. Nikt się nie pytał o to, jak zrobić bałwanka. Słuchaj, a może by go nawet jeszcze pomalować? Nie, to jest tylko mój własny pomysł. Biorę odpowiedzialność za to, co tu pokazuję. Tymczasem maluję. No i coś w międzyczasie muszę gadać, żeby nie było tej krępującej ciszy, która nieraz następuje w tutorialach. Zobaczcie mi trochę, że leję wodę. Już kończę. Dobra. Mamy zrobione mniej więcej tego typu rodzaj tekstury. Teraz jeżeli zwinę troszeczkę ekran i popatrzę, co powstało w mojej siatce UV, to widzę, że tam wszystko się ładnie namalowało. Widzę także, że obraz, który namalowałem, wychodzi lekko poza granicę mojej siatki UV. To dlatego, że miałem tutaj ustawione w opcjach coś takiego, żeby było coś takiego jak bleed. Jest taki parametr, który określa, ile pikseli poza siatkę mam jeszcze wyjść, malując tę siatkę. Dlatego chciałem, aby ona była w osobnych wyspach i żeby te wyspy były w pewnej odległości od siebie. Dobrze, teraz jak już mam taką teksturę, to taką teksturę możemy teraz śmiało, elegancko zapisać, a więc biorę sobie Save as Image. Zapiszę to w katalogu Piotao. Tutaj widzę, że o, widać przy okazji, że już jakąś tam mam z poprzednich prób. Nazwę ją sobie na przykład bałwanek. Bałwanek.png, jeszcze z polską literą, żeby było mniej przenośne. No i teraz tak, jak już mam zapisaną teksturę, wracam do Cycles. Cycles Render. Natychmiast widać, że nie ma w podglądzie tej tekstury. No i teraz będzie trzeba przyłączyć się do moich ustawień Cyclesowych, włączyć sobie renderowanie tego bałwanka i dodać do niego materiał. Wyjdę w takim razie z trybu Paint do normalnego trybu Object Mode i bałwankowi trzeba dodać materiał. Dodaję materiał i ten materiał teraz może być różny. To, co chciałbym zrobić, to shader, który będzie miał własność odbijania światła, a więc wybiorę sobie glossy. Glossy shader wygląda mniej więcej w ten sposób, aby bałwanek tutaj nie stał w zupełnej samotności. Dodam jeszcze dodatkowo plane, który będzie odbijał światło od dołu, tak żebyśmy widzieli, co się dzieje. I dodam jeszcze jednego plane'a, który będzie dla nas źródłem światła. To źródło światła będzie stało lekko z boku. Oczywiście będzie to shader typu emission o jakiejś tam jasności, na przykład 11. No i myślę, że to powinno wystarczyć. Nasz bałwanek w tej chwili wygląda jakoś tak. Podciągnę troszeczkę może. O właśnie, żeby się wydawało, że stoi. Dzięki tym odbiciom i refleksom jestem w stanie ocenić teraz, jak bardzo nasz bałwanek jest błyszczący. Jeżeli ustawię sobie roughness, w tym momencie widzę, że on dostaje takiego ładnego, jedwabistego połysku. Teraz należy do niego dodać teksturę. Teksturę dodajemy już w samych nodach. Można wybrać sobie image texture. No i ten image texture wczytać z dysku, a ja wybiorę go z listy, ponieważ już mam w pamięci Blendera tą teksturę. Połączę color z wejściem color. No i teraz mam eleganckiego bałwanka. No on właśnie w taki sposób będzie wyglądał. Zapomniałem dorysować tutaj jeszcze takiego jakby futerka czy puszku, ale myślę, że to można będzie zrobić później. W każdym razie, gdybyście chcieli, to pamiętajcie, że nie wszystko tutaj jeszcze jest dokończone. No i teraz co? Można byłoby spowodować, aby na przykład sam bałwanek miał inną jedwabistość na twarzy, a inną na tym czerwonym ubranku. Na przykład, żeby to czerwone ubranko było anizotropowe, ewentualnie, żeby to był welwet albo coś jeszcze. W tym celu potrzebowałbym mieć możliwość zdecydowania, czy ten czerwony kolor, który tutaj jest, będę chciał pokryć innym shaderem niż ten glossy, który teraz mam. Więc aby takie coś zrobić, zróbmy na przykład velvet, taki zwykły velvet, czyli plusz, który będzie tym pokryciem czerwonym. Niech to nie będzie zwykła srebrna bombka. Aby takie coś zrobić, potrzebuję mieć dodatkowo jeszcze shader o nazwie mix. Ten mix za chwilkę nam się przyda i potrzebujemy mieć shader o nazwie velvet oczywiście. Velvet będzie miał oczywiście takie same kolory jak nasza tekstura, a więc wezmę sobie wyjście tekstury, podłączę do koloru. Gdybym chciał zobaczyć, jak będzie wyglądał bałwanek utkany z pluszu, to on wyjdzie mniej więcej w ten sposób. Jest dużo bardziej matowy, dużo ciemniejszy, no ale taka jego uroda. No więc tak wyglądałby z pluszu, nie jest może zbyt elegancki. No i teraz tak.
Aby ten plusz mapował się tylko na kolor czerwony, wykorzystam jeden z nodów, które znajdują się w grupie konwerterów. Mam tutaj coś takiego jak Separate RGB, czyli rozdziel kanały RGB, które są w teksturze na przykład. Więc wezmę sobie kanał RGB kolorowy z tekstury, włożę do tego noda. Teraz każdy z tych kolorów tutaj niezależnie mogę opracować, no, zależnie od potrzeb. Więc jeżeli wezmę sobie RGB i podłączę teraz na przykład do tego mojego shadera, to dostaję informacje o tym, jak wygląda kanał RGB na całym obszarze bałwanka. Ponieważ ten kanał RGB wynosi 1 tam, gdzie jest dużo czerwonego koloru, tam, gdzie jest kolor biały bałwanka również wynosi 1, a tam, gdzie jest kolor czarny wynosi 0, to widzę tak naprawdę tutaj wszystko na biało i na czarno. A więc ten rodzaj kanału nie daje mi właściwych informacji do wykorzystania tego kubraczka, który tu jest. Natomiast jeżeli wezmę sobie kanał na przykład taki jak zielony, to widać, że kanał zielony, tam gdzie był kubraczek, zrobił się czarny. I to jest właściwa maska, którą chcę wykorzystać. Chciałbym także, aby ta maska była pozbawiona tych guzików czarnych oraz kapelusza. W związku z tym będę musiał także skorzystać z tej maski dostępnej jako kolor czerwony. I ten kolor czerwony będę musiał zwyczajnie odjąć od tego koloru zielonego. A więc biorę sobie teraz matematykę, wybieram substrakt i kolor zielony. Czy też od koloru zielonego odejmuję kolor czerwony i patrzymy, jak wychodzi moja maska. No i to, co dostałem, jest w całości czarne, więc chyba coś źle odjąłem albo wręcz źle wykorzystałem mój shader. Ale teraz proszę zobaczyć, jeżeli od czerwonego odejmę zielony, to dostaję wszystko czarne, a tam, gdzie był kubraczek, mam kolor biały. To jest właściwy wynik, no i trzeba go tylko po prostu odwrócić, jeżeli chodzi o kolory, aby wykorzystać w odpowiedni sposób. Nas to jednak nie będzie dotyczyło, ponieważ wystarczy tylko, że użyję takiego właśnie, takiej kombinacji barw, czyli tam, gdzie jest jedynka, tam jest kolor biały, to będzie wpływało na mój kolor czerwony, więc użyję tego po prostu jako separatora. Separatorem w tym mix będzie właśnie tego typu odcień. Czyli tam, gdzie jest 0, mam mieć normalny shader typu glossy, a więc biorę sobie go tutaj, a tam, gdzie jest jedynka, czyli tam, gdzie jest kolor biały, chcę mieć kolor velvet, czyli biorę sobie go tutaj. I teraz, jeżeli połączę ten materiał, to otrzymuję materiał typu velvet, tam gdzie jest czerwony kolor kubraczka, no a tam gdzie jest cała reszta powinien być glossy, z tym, że widzę teraz czarny kolor. Można się przerazić, co się stało z bałwankiem, dlaczego zrobił się czarny, może to jakieś złe duchy albo coś, ale spokojnie, wszystko bierze się stąd, że mam po prostu podłączoną moją maskę do koloru w moim shaderze. Jeżeli wyciągnę ten shader, mam srebrnego bałwanka, który jest elegancko błyszczący, z niebłyszczącym matowym ubrankiem. Ok? Tak to wygląda. Oczywiście potrzebuję, aby ten mój bowiem miał kolor, żeby miał oczy, żeby był czarny kapelusz. W związku z tym wezmę sobie kolor z tekstury, podłączę do tego shadera gloss. No i teraz jest. Jest to prosty sposób na zrobienie takiego czegoś, co przypomina przynajmniej z pozoru bombkę. Mam nadzieję, że przyda Wam się do zrobienia swoich własnych pomysłów, jak można byłoby takie, powiedzmy sobie, eleganckie rzeczy wymodelować. No więc to jest coś, co kończy ten tutorial. Sama kompozycja, ustawienie sceny, czy też stworzenie jakiegoś stroika świątecznego pozostawiam już Waszej pomysłowości. Oczywiście byłoby super, gdybym dostał gdzieś w odpowiedziach, jak to zostało zrobione, a może nawet wstawiłbym takie coś do galerii. W związku z tym zapraszam do eksperymentów, pobawcie się troszeczkę tym i zobaczcie, co Wam wyjdzie. Powodzenia. Dziękuję za uwagę, no i oczywiście szczęśliwego końca świata, który właśnie dzisiaj miał nastąpić, ale jakoś ciągle wszystko działa. Na razie, do zobaczenia.